Halo, dzień dobry, witam na Lewiku. Dzień dobry, gramy sobie. I... O! Gramy w Hogwarty, są dropy. Kontynuujmy naszą przygodę zatem. Dobra, klucz Dedala mam uzyskać jakowyś. Chodźmy. Lumos. Levioso. Levioso. A? No, poziom od razu, dzień dobry. Revelio. Accio. A Dedalian key. I wonder where it might lead me. A, muszę zanimić się, dobra. Revelio. Gdzie on jest? Imagine how inconvenient. There's the cabinet. How do I get this key in there? Tak, zrobić co mam bie klucz. Excellent. Ach, no, widzę. An old coin. Perhaps Nelly knows what it means. No do Nelly musimy dzwonić zatem. Niech będzie. Czy wszystko słychać, czy wszystko widać? Mam nadzieję, że tak. Chybałem sobie dzisiaj z kablami i... powinno działać. Yes, but what could you... Revelio. Dobra, niżej. A tu się trzeba nachodzić. Czy nie trzeba, bo się teleportować, ale. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school.
rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year, to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Wyżowisko i ciupy. Nie chcę gargulków. Gargulki, no dobra. I w drogę. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. To jest za misja. Were you able to follow one of the Dedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Gryffindor house chest. Oh. Could you remind me how the Dedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Dobra. Nie, byłam tutaj. Mapa świata jest. Aranshire. Dolny Hawksfield. Proszę bardzo. This must be my house chest. I just need to insert the token. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Właśnie. Mhm.
ale sobie zrobimy tak, spróbuję tam jakoś dobiec czy dojść. Kulki znaleźć. Revelio. Moment, telefon mi dzwoni, zaraz wrócę. To, działa mikrofon chyba, dobra, czyli jak ja tak. Idziemy dalej. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Yeah. Ale nic nowego nie znam, także tu jeszcze nie. Revelio. To jest zamknięte. Dobra. Czy to mnie doprowadzi, że to jest tak okropne, tutaj nieczytelne te mapa. Jezu. Revelio. Kluczyk. Kurwa, poleciał moment. How nice to see you, my young friend. O! Got it. Dawaj, żeton. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Dobra, szukamy dalej gorgulków. Jeden znaleziony. Revelio. Tutaj były aż dwa może nawet. Akio! Revelio! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Gra jest bardzo głośna do mikrofonu, okej, zaraz zobaczę. Ja kombinowałem sobie dzisiaj z kablami i może coś mi się przestawiło. Włączę, może za podgląd. Ja wiesz. Nie, normalnie wydaje mi się, że brzmi. W sumie nie wiem teraz, bo gdzie jest odtwarzanie. Oj, Smithern to idzie, a nie wiem, gdzie to w ogóle wychodzi. Chyba może ściszyć to w systemie. No i powinno jakoś działać, chociaż... jakoś tak mikrofon nie bardzo mi tutaj szaleje. Teraz zadziała jakoś, może to będzie ten. Ale nie uruszałem OBS-a, właśnie o to chodzi. Ja w systemie grzebałem sobie, jak podłączałem gitarę. I nie wiem, w którym miejscu coś się mogło popsuć. Czy to w VoiceMeterze, czy czymś, ale spróbuję sobie VoiceMeter podbić. Może to zadziała. Nie wiem, czy zadziałało. Musicie dać tutaj jakby feedback. Bo nie wiem teraz w sumie. Revelio. Chyba nie tutaj. Chociaż zbiłem. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Akio. Gargulek złapany, idziemy dalej. What are you up to now? Revelio. Dobra, dzień dobry.
A, dobra, bo to... Miałem... Czemu nie ma do tego dostępu tak łatwego? To jest tak do dupy, żeby to tu muszę... Pewnie nawet nie jest po kolei. Siema, siema, siema. Jest po kolei. Mam 3, 5, 5. O! Nie wiem, jak działa to. Nie, ja muszę mieć oba, dobra. 9, 0, 1, to muszę mieć 3. 1, 2, czy muszę mieć hydrę? Co to tam? Ludzie, kuźwa, resetuję. A! Żyłem! Posąg hipogryfa dostałem. Revelio. Czy dalej jest cicho i nieprzyjemnie, czy bo żadnego feedbacku nie mam. Mówią, że ten i potem cisza. Mam 0, 1, dobra. Co muszę mieć? Muszę mieć 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 i 6, tam 11. Hydrę tutaj chyba. Nie, sowę. To muszę mieć. Mam 13. 0. 5. Tego. Revelio. Klasa numerologii w tej klasie uczniowie w teorii uczą się magicznej właściwości liczb i numerologii, chociaż wielu decyduje się zamiast tego spędzać te godziny na liczeniu lunaballi, zasypiając przy tym na swoich ławkach. No to musimy sobie policzyć. Mam 0 i... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kupuję jednorożce. Nie. No tak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guzik tu. O. Mam 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 to jest 11, 12, 11, 6. No.
liczyć dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 15, 6. Potrzebuję mieć jaszczurkę. Ej! Pierdotnik i ciemny kapelusz. Revelio. Dobra, i pokój odgadnięty. Dobrze, wiem, o co chodzi z numerologią, słuchajcie. Przynajmniej tyle. A dalej nie wiem, czemu mi się ściszyły dźwięki, kurde. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Nie wiem czemu. Nie wiem o co chodzi z tymi skrzynkami teraz. Jeszcze muszę jakoś maluch, nie wiem. Dalej kulek szukać. Revelio. O! Górze było chyba. Many adversary has underestimated my adroitness with a sword. Gdzie to był? Sir Cadogan mi tam gada i ja nie słyszałem, gdzie była skrzynka. Kurde, no uciekł mi klucz. Revelio. Tu jest. Czekamy dalej. Revelio. Lumos. Zielony pokój z portretami, dobra. To nie było daleko. Tutaj mam znowu zadanie numerologiczne. Revelio. Dobra, to mam tak 0, 1, 2, 3 i 13 to jest 16. To by 5. 1, 2, 3. 5 i potrzebuję mieć pająka na dwóch. Tak, to. Tu mam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, mam dziewięć, cztery, jeden, dwa, trzy, cztery, poczekaj, sowę. Sowę.
Tak jest. Revelio. I better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Dobra. Mamy gargulki, mam wyposażenie. Para obrona, tylko nie lubię tych okularów tutaj w tej grze. Czapek też nie lubię. No, nie ma problemu, japońska zbroja, proszę bardzo. Dobra, szukamy gargulków dalej. Revelio. Levioso. Ruchome schody. Ruchome schody są. Jak w tym, we filmach. Nie wiem, czemu mikrofon jest tak cicho. Naprawdę nie wiem, czemu. Nic jakby... bo on jest na full rzucony. Na full jest rzucony ten mikrofon. Cześć, Artur. Revelio. Szukam drzwi. Jesień Miodowego Królestwa. Za posągiem do czarownicy ukryte jest tajne przejście, które biegnie pędzą Hogwartem, a pienicami do królestwie. To zaklęcie muszę znać. Revelio. Nie wiem, czemu mikrofon mi się popsuł. Jakby no... Jak cię schodzi niżej? A, tu się schodzi. No. Dobra. Mam żeton, tutaj trzeba teraz... Revelio. Gdzie jest drugie? Niżej. Czy mam 6? Mam 4. Mam 2. Muszę mieć 0. Czy muszę mieć morsa? Nie? A tu mam 11. Mam 5, 1. Mam 6. Muszę mieć 5. Raz, 2, 3. Pająka. I've always said that travel broadens the mind. Zaraz się zwiedzimy tutaj dół. Drzwi sobie otworzę. Proszę
Proszę bardzo. Revelio. Zaś. Ciuchy mam pełne, niedobrze. Mogę nie sprzedawać rzeczy w Hogwarcie tutaj, czy nie mogę? Revelio. Architekt Hogwartu, architekt Torbatu, przedstawiony tutaj w otoczeniu czterech emblematów domu, zaprojektował i nadzorował budowę zamku Hogwart raz z nauczycielką Rainą Ravenclaw, której przypisuje się stworzenie ciągłej zmieniającej się układu pięter. Klepsydry na punkt. Dużo domy klepsydry zawierają rubiny, diamenty, szafiry, szmaragdy. Są zaczarowane, aby zliczać punkty domów Hogwartu, Hufflepuffu, Ravenclaw, Slytherinu. Nie wiem, kto wygrywa w tym momencie. Ja mam pełne już... Pełnek i punek. To mi nie pomaga. Revelio. Jakaś strona z kartki, znaczy kartka już latała mi tutaj. Akio! Revelio! To jest fajne, magiczne, takie, kurde. Dały mnie te drzwi. 19. 1, 2, mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 12 mam już na 7 potrzebuję mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muszę mieć ośmiornicę. Co tam? To muszę mieć. Mam 15. 2. Mam 17. Sobie 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, jaszczurkę muszę złapać. Otworzyć, ale i tak nie ma miejsca. Revelio. Dobra, gdzie są te kulki, kurde, no? Revelio. Off on another adventure, are we? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Czemu wrażenie, że on się będzie ruszał? Revelio.
Accio. Oh. Revelio. Katoła Czary Ognia. Czara Ognia spoczywa w tej starożytnej, wysadzonej klientami skrzyni. Czara służyła do wybierania prezentów w turnieju trójmagicznego od czasu jego ustanowienia pod koniec XIII wieku. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio! W pokoju znajduje się puchar domów, trofea Quidditcha, trofea pojedynkowe i inne nagrody wydane uczniom. Uczniowie popełniający wykroczenia polerują turnieczne srebra, aby pamiętali o tym, jak ważna jest ciężka praca. W nagrodach Hogwartu w Dzienie Zielarstwa. W uznaniu za wzorowe jedności w Dzienie Zielarstwa Hogwartu znajduje się odpowiednią nagrodę Mirabelle Garlick, uczennicy 7 roku domu Hufflepuff. Jej praca z roślinami od mandragory i je miały poprzez szeroko bulwarz po skaczące bulwy przekroczyła wszelkie oczekiwania. Revelio. O, miło. Nie to. Revelio. Broja skrzata domowego. Broja przygotowana dla skrzata domowego, który stworzył ponoć okrutny czarodziej, chcący, by jego skrzat chronił go w walce. Na szczęście czarodziej ten był też zbyt głupi, by zdawać sobie sprawę z tego, że zbroję mu naprojektować jako ubranie. Gdy tylko skrzat założył ją na siebie, natychmiast deportował się z niej i nigdy więcej już go nie widziano. Mądry skrzat. Zbroja Centaura. Ta wątka zbroja została wykonana jako chybiona oferta pogrzebowa dla przywódcy Centaurów. Dar został odrzucony, a posłaniec postrzelony strzałą w nogę i sama zbroja, pokryta się tam kopy, została później odzyskana i odnowiona. Strzałą w kolano pewnie. Revelio. A ten duży jeszcze. Handy resource indeed, your field guide. Niech pan zbroja została wykonana dla trolla, samo to, że przetrwała, nie jest zadziwiające, gdyż trolle zwykle nie noszą zbroi, prędzej by ją roztrzaskały w zamieszaniu złości. Dobra. Chodźmy oddać gargulki. Nie wiem, czy kropek jeszcze go nie ma, bo był, ale coś chyba se poszedł. Rebellions and a historian's uniform. It was brilliant. Dobra, gargulki. I hope you've had more luck than I did tracking down my. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it?
Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. I dobra, proszę. O. Ja nie wiem, czy ta rączka to jest faktycznie rączka do różdżki. Ja mam takie dziwne przypuszczenia. No ja nie jestem pewien. Nie wiem. Hogsmeade jednego mi zabrakło, no. Nie wiem. Dobra, co my mamy dalej? Zadania. A te klucze te dala, no ale to mogę robić chyba przy okazji. Czy się do Hogsmeade mogę się teleportować? Mogę się teleportować i się sprzedać przecież. Brakuje mi jednej kartki z Hogsmeade. Także gdzieś może być zamknięta w Alohomorze może. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Nie wiem, jak tutaj się potem to będzie działało z tym. Ulepszaniem tego ekwipunku. Hogwarts. Nie wiem, gdzie on jest pierdzielony, no. Ta mapa jest tak nieczytelna po prostu.
Trafiłem. Revelio. Jest skrzynka w rogu, ale nie wiem dokładnie gdzie. Profesorze Fick. Gdyby mój grafik nie był jeszcze dość napięty, ministerstwo obarczyło mnie niewygodnym zadaniem zaaranżowania przyjęcia do Hogwartu nowego ucznia. I to na piąty rok, aż trudno uwierzyć. Profesor Wesley nalega, aby uczeń, że uczeń potrzebować będzie opiekuna i mentora, aby pomóc w aklimatyzacji, zanim rozpocznie się rok. Zadanie proszę panu, szczególnie się pan profesor Wesley, profesor Finas Nigelius Black, dyrektor. Miłego. Revelio. Coś tu szepczy czasem. Ja nie wiem, czy tam jakiś związek z czymkolwiek. Revelio. Ale dobra. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver! Ranrok used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrok talking with Victor Rookwood. Ranrok was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrok's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrok's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrok is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No. I dare say, after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrok. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecate a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Dobrze. I'll let Professor Hecate know to expect you. To jest nowy znaczek. You can't imagine how inconvenient travel was before. Nie mam pojęcia, co jest za nowy znaczek z tą. A dobra, może zadanie chyba jest jakieś ktoś. Revelio.
dobra. Revelio. Szkielet czarnego hybrydzkiego, duży smoczy szkielet wiszący w pracowni obręcz czarnomagią. Jest to podobno trofeum zdobyte przez profesor Hecat, gdy samodzielnie pokonaje jedną z największych band kłusowników w Walii Wschodniej podczas wielkiej obławy na kłusowników w 1878. Ah, I'm here about the new spell you wanted to teach me, professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spiderwebs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Revelio. Okay.